witam panie, witam panów w piątym kole. Dzisiaj koło nietypowe, bo takie przedświąteczne, a jesteśmy przed Urzędem Poczty na Pułaskiego. Wychodzi pan prezydent. Dzień dobry, witamy panie prezydencie. Z podpisania życzeń pan prezydent wraca, tak? Prosto dla... Dosłownie przed chwileczką. Jest apel do nas, do Suwalczan, do kierowców i nie tylko do kierowców. Jest szansa na to, żeby ciężki sprzęt, który jedzie w stronę granicy, przejeżdża obok miasta, przejeżdża obwodnicą, że można to przyspieszyć. Ja myślę, że zbyt długo trwają wszystkie prace przygotowawcze, bo już to jest... wielkość w wymiarze czasu historycznego. 26 lat działań Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w kraju nie przyniosło ostatecznego rozstrzygnięcia w postaci opracowania dokumentacji. Wprawdzie domówiliśmy się co do trasy przebiegu obwodnicy i będzie to, mam nadzieję, ostatecznie obwodnica zachodnia, ale kiedy to nastąpi, to Generalna Dyrekcja mówi, że może za 3 lata najwcześniej zaczniemy budowę. My już mamy dosyć jako Suwalczanie tych obietnic, tych oczekiwań, tych koncepcji wielu zmiennych. Ja osobiście dosyć tych rozmów z ministrami wyjazdów, korespondencji, całe tomy i proponuję, abyśmy się wszyscy zjednoczyli i wspólnie po prostu podjęli działania zmierzające do wymuszenia nawet na władzach rządowych, parlamentarnych działań intensywnych w postaci jak najszybszego opracowania dokumentacji na budowę tej obwodnicy i rozpoczęcia jej budowy. Ja oceniam, że jest to możliwe w ciągu 2 lat i w związku z tym termin 2009 czy któregoś roku nas nie interesuje. Przygotowałem apel, przygotowane są listy, gdzie będzie można się wpisywać. Ten apel wraz z listami przekazujemy instytucjom, zakładom pracy, uczestniczymy w różnych spotkaniach, gremiach, a nawet będziemy zbierali takie podpisy na ulicach. W związku z tym bardzo prosimy i zachęcamy, ja osobiście serdecznie zachęcam Państwa, abyście Państwo wyrazili poprzez swój podpis, wpisanie się na listę, poparcie dla tego celu, jakim jest przyspieszenie budowy obwodnicy miasta Suwałk. Nie możemy być gorsi od Wasilkowa, przez który przejeżdża na dobę 400 tirów, kiedy u nas w Suwałkach przejeżdża ich prawie 4,5 tysiąca. To są niebezpieczeństwa, uciążliwości. Za dużo już mamy ofiar naszych mieszkańców, mieszkańców miasta i Suwalszczyzny. W związku z tym podejmijmy zdecydowane działania polegające na tym, aby władze rządowe i parlamentarne zauważyły potrzebę, wręcz konieczność budowy obwodnicy wokół naszego miasta. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Ja myślę, że kierowcy po prostu to poprą. Przepraszam, i kierowcy, i ich rodziny, bo to na pewno jest to nas wszystkich dotyczy i to niebezpieczeństwo, które niesie ruch tranzytowy, jest w tej chwili w naszym mieście największym niebezpieczeństwem. W związku z tym musimy walczyć o to i to skutecznie, abyśmy takich ofiar już nie składali jak dotychczas, a szczególnie w ostatnich latach, kiedy ten ruch jest wzmożony, ilość tirów przejeżdżających przez miasto praktycznie z roku na rok rośnie o 30%. W związku z tym czas najwyższy podjąć zdecydowane kroki i przyspieszyć budowę. No i drodzy Państwo, posłuchajcie to, co mówi pan prezydent. Weźcie to sobie do serca, bo warto. Drodzy Państwo, a teraz to już ulica Krótka. Wiecie gdzie? Przy placu Konopnickiej. Byłym. Tak fajnie mówią Suwalczanie. Zawsze mi się to podoba. Ulica byłego Lenina albo były plac Konopnickiej. No już nie ma takiej instytucji jak plac Konopnickiej. Jest po prostu zespół ulic. Tam jest ulica Konopnickiej. Przepraszam, że rękami pokazuję. Tutaj jest ulica Krótka. Dlaczego stanęliśmy na Krótkiej? Bo widzicie, drodzy Państwo, przy zbiegu ulic Konopnickiej i Krótkiej, Konopnickiej, kiedyś Kasprzaka, i Krótkiej, tak? Przy tym zbiegu zawsze były problemy. Pokazywaliśmy Państwu tam taki ewenement, że stoją dwa znaki, ulica, droga jednokierunkowa, aż dwa tam w oddali, tak, bo jakby jeden, to było za mało. Tu drogowcy pokazali taką dbałość o suwalskiego kierowcę. Czyli masz dwa, chciałeś, to masz. Masz dwa znaki, że ulica, droga jednokierunkowa. I teraz tak, w ulicę Konopnicką wjeżdżamy, już wiemy na pewno, że to ulica jednokierunkowa. Tu
tu parę dni temu nastąpiła zmiana organizacji ruchu, o której też nikt nie wie, że jest zmiana organizacji ruchu na tej ulicy, a mianowicie pojawił się znak A7, proszę, nad zakazem skrętu w lewo jest znak A7, ustąp pierwszeństwa przejazdu. Te skrzyżowanie było równorzędne, czyli z ulicy Krótkiej wjeżdżający mieli pierwszeństwo, co było mało logiczne, bo jadąc ulicą Konopnickiej jedzie się, widzi prostą, szeroką arterię i raptem jakaś tam boczna uliczka ma pierwszeństwo, bo skrzyżowanie równorzędne. No dobrze zrobiono, fantastycznie. Pojawił się ten znak, on to unormalizuje. Tylko, no, proszę drogowcy, wytłumaczcie nam, kierowcom suwalskim, jak to jest z tym znakiem? W jakiej on odległości powinien być od skrzyżowania? Bo według mnie w obszarze zabudowanym to on powinien być przed samym skrzyżowaniem. A gdzież on stoi przed samym skrzyżowaniem? Przecież wystarczy, że w tamtym miejscu stoi jakiś pojazd, dojeżdżamy do skrzyżowania i już tego znaku nie pamiętamy, że on w ogóle jest przed skrzyżowaniem. No. Zobaczymy pieszego na przejściu i nam się nie kojarzy ten znak w ogóle z tym skrzyżowaniem. Ten znak A7 powinien być tam gdzieś, przy samym skrzyżowaniu, może nawet na tej tablicy, gdzie, uwaga, gdzie jest informacja i znak informacyjny, przejście dla pieszych, może nad nim. A jeśli poprzedza on i pojawia się szybciej, tak jak tu w tym miejscu, to trzeba by było powiedzieć, że on tu się pojawia szybciej, a pod nim tabliczka, że za parę metrów będzie podłożony, no, żeby to było bezpiecznie. A tym bardziej, że jest to tak stary układ jezdny i zawsze tu było skrzyżowanie równorzędne, a teraz raptem pojawiły się uprzywilejowania, czyli Konopnickiej z pierwszeństwem, a tu droga podporządkowana, że powinna się pojawić informacja, że nastąpiła zmiana organizacji ruchu dla takiej kultury korzystania z tej drogi. No niestety, no tak to jest, że u nas bywa to różnie. Nic tu się innego nie pojawiło. Także, drodzy Państwo, żebyście jeździli tędy bezpiecznie, to powiadam, ulica Krótka jest podporządkowana do ulicy Konopnickiej. Pamiętajcie o tym. Drodzy Państwo, Panie i Panowie, jesteśmy na placu Marszałka Piłsudskiego w Suwałkach. Wiecie, gdzie jest ten plac, tak? A, no to dobrze. Tu jest dosyć skomplikowany objazd komunikacyjny. Do tego objazdu za chwilę, ale pierw zacznijmy od jednej bardzo ważnej sprawy. Ponieważ to jest nasze ostatnie spotkanie przed świętami, także chcę Państwu powiedzieć, że tu, o, na tym parkingu, na którym stoją tutaj te samochody i dookoła świątyni, będzie tutaj tak, że tych samochodów będzie tu dużo więcej. Dosłownie, o, tu jest takie przejście, patrzcie Państwo, łącznik pomiędzy dwiema jezdniami przy placu. Tu jest taki łącznik wyłożony polbrukiem, który Państwo teraz widzicie. Do czego jest ten łącznik? To nie jest łącznik do parkowania, chociaż tam stoją samochody i teraz widać, że one stoją. To jest łącznik po to, że jak tu się odbywają wszelkiego rodzaju uroczystości kościelne, to musi być naprzeciwko tego wejścia miejsce do tego, żeby tędy można było przejść, ustawić szpaler, nie wiem, kompanię honorową, żeby tędy na święta kościelne wychodziły chorągwie i tak dalej, czy procesje. To jest po to taki łącznik. To nie jest łącznik do parkowania. No ale już trudno, jeżeli te samochody tam Państwo stawiacie, to pamiętajcie teraz o zasadach postawienia. Ten samochód się nie mieści całkowicie na tym łączniku. On zawsze wystaje z jednej lub drugiej strony. I nie zdziwcie się Państwo, jeżeli czasami może być uszkodzenie tego samochodu z jednej czy z drugiej strony. Ja wiem, że odpowiecie mi, ale tam, w tym miejscu nie ma zakazu parkowania. No, nie stoi tam żaden znak z zakazem parkowania. Tam akurat, w tym miejscu, na tym łączniku, ale jeszcze na paru innych ścieżkach dla pieszych też nie stoi, a się parkuje. Różnie bywa, prawda? Dlaczego jesteśmy przy tej świątyni tutaj przed świętami? To jedna z wielu świątyń suwalskich i są przy niej miejsca do postawienia swojego samochodu. Będziecie przyjeżdżali tu Państwo i to genialnie na uroczystości w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Na pasterkę mnóstwo ludzi przyjedzie. Pamiętajcie, kochani Państwo, gdzie stawiacie i w jaki sposób swój samochód. A gdyby nie było trzaskającego mrozu, a meteorolodzy zapowiadają, że może być nawet ocieplenie w święta, to może lepiej by było rodzinnie, jeśli
jeśli można podejść na tą pasterkę piechotą, przejść się, odetchnąć świeżym powietrzem po ciężko przepracowanych dniach przygotowań do świąt, po ciężkim roku pracy. Tu taki spacer się przyda nawet dla zdrowia. Oszczędzi samochód i nie będzie żadnych niebezpieczeństw. Raptem się wszystkie samochody tutaj nie zmieszczą. W nocy ślisko, śnieg i tak dalej. Bardzo proszę, żebyście na to, drodzy Państwo, uważali. I poza tym na sposób parkowania. Bardzo często zdarza się tak, że nie patrzymy, w którym miejscu stajemy. Gdzieś, gdzie są miejsca dla inwalidy na parkingu. O to trzeba o tym pamiętać, chociaż tych miejsc do parkowania dla inwalidów jest bardzo niewiele. Tu przy kościele jest jedno jedyne miejsce i ono jest oznaczone kopertą. Taki wózek inwalidzki jest narysowany na tym znaku. On tutaj także jest. Żeby pamiętać, drodzy Państwo, że teraz, kiedy śniegiem są przysypane po części parkingi i chodniki, to nie widać tych znaków na parkingu i nie kłóćmy się o to, że a tu żadnego znaku nie widać, a jak nie widać, to mogę go nie przestrzegać. Nie. To jest miejsce dla inwalidy. On też chce tu dojechać, do instytucji, do świątyni, gdziekolwiek, drodzy Państwo. Na każdym parkingu cywilizowanym powinno być miejsce dla osób niepełnosprawnych i dla ich pojazdów. Naprawdę. Tak jest wszędzie na świecie. A przecież nie jesteśmy w naszym mieście gorsi. To będziemy pamiętali o tym parkowaniu, szczególnie wtedy, kiedy będziecie Państwo zjeżdżali tutaj na świąteczne uroczystości. No i na zakończenie naszego przedświątecznego spotkania, zanim złożę Państwu życzenia najlepsze, to jeszcze pozostało nam spotkać się w tym miejscu, gdzie już byliśmy tutaj ze dwa razy. Bo to ciekawa ulica jest, prawda? Waryńskiego, to jedna z ciekawszych. Kościuszki kiedyś była taka sama. Na tej ulicy, pamiętacie Państwo, jak mówiliśmy, są dwa rodzaje znaków drogowych. Są znaki letnie i zimowe. To takie, które widać nawet latem i takie, które widać tylko w zimie, wtedy, kiedy liście opadną. No wystarczy w ciąg tych znaków tam popatrzeć, to tak z niektórymi znakami jest, że są one widoczne tylko wtedy, kiedy już z drzew opadną liście. Ale u nas nawet można znaleźć takie znaki drogowe, które, kochani Państwo, są całoroczne. Ale nie dlatego całoroczne, że je widać przez cały rok, tylko przez cały rok ich nie widać. Nawet zimą, jak liście opadną, to gałęzie szczelnie zakrywają ten znak. Jest okazja, drodzy Państwo, naprawdę okazja, żebyśmy z tą sprawą zrobili porządek. Teraz, bo wtedy, kiedy jest troszkę przymrozków, kiedy widać, które gałęzie zasłaniają znak, to te gałęzie można teraz przystrzyc i bez szkody dla drzewa. Naprawdę. I mówią to specjaliści od drzewostanu, że teraz jest taka okazja. Czyli co, apelujemy. Drogowcy, łącznie się i przestrzegajcie, bo jest okazja, żeby teraz ujawnić wszystkie znaki i przyzwyczaić naszych mieszkańców, że te znaki tutaj w tym miejscu są i obowiązują. Panie i panowie, przed świętami Bożego Narodzenia życzymy Państwu, całą ekipą realizującą program Piąte Koło, wszystkiego dobrego, dobrych opon, sprawnych samochodów, ba, i mądrych kierowców. Wszystkiego dobrego. Tyle wyjazdów z garażu, co powrotów. I zawsze szczęśliwych.